Hej, cześć! Dzisiaj mamy dla Was film dosyć inny niż wszystkie nasze filmy, bo będzie to haul po prostu z jednej z chińskich stron, ponieważ jak na początku, praktycznie pod koniec wakacji, ostatniego dnia wakacji, odezwała się do nas firma z propozycją współpracy, firma Wholesale Buying, i oni dali nam określoną kwotę, na którą możemy zamówić sobie jakieś rzeczy. A my z tego względu, że tą współpracę mamy dzięki Wam, no bo ta firma odezwała się do nas tylko dlatego, że Wy nas oglądacie, że widzą Waszą aktywność, że widzą wyświetlenia przede wszystkim naszymi filmami. To na koniec filmu mamy dla Was niespodziankę w postaci rozdania, także zostańcie z nami dalej, a na koniec filmu będzie niespodzianka i będziecie po prostu mogły coś wygrać. No bo to nie chodzi o to, żebyśmy my dostały jakieś rzeczy za darmo i je Wam po prostu zrecenzowały, ale też o to, żebyście Wy były zadowoleni z tego całego kanału, bo my jesteśmy dla Was, a Wy dla nas. I niestety nie pamiętamy już co i jak, ile kosztowało, także linki do wszystkich rzeczy, które Wam tutaj pokazujemy, znajdziecie w opisie, wszystko będzie podpisane, więc w te linki możecie sobie wcisnąć rozmiary, ile to kosztowało i też inne, jakie były kolory, bo wiecie, my tego wszystkiego dokładnie nie pamiętamy, a na dole w opisie będziecie mieli wszystko podlinkowane, tak jak Wasza nagroda również będzie podlinkowana i tam wszystkie te wymiary będziecie sobie mogli dokładnie przeczytać. No, może pierwszą rzeczą, ja nie zamówiłam sobie ubrań z tego względu, że ja jestem dosyć niska i nie wiedziałam, jak to będzie z tymi ubraniami. I zamówiłam sobie takie dwa gadżety. Zacznę od pierwszego, który był mi potrzebny i chciałam kupić już wcześniej. Jest to portfel z taką koroną tutaj. Nie pamiętam oczywiście, ile kosztował, możecie sobie sprawdzić, link jest oczywiście w opisie. On ma tutaj taką zawieszkę, jak przy taką smyczkę, nie mogę to nazwać. Złoty zamek i taką koronę. Wykonany jest takiego skóropodobnego tworzywa, które jest naprawdę miękkie i takie, nie jest w dotyku jakieś takie bardzo szorstkie. Zamek też się zapina lekko, nie trzeba tego, wiecie, tak mega ciągnąć. Nie ma tu żadnych zacięć. W środku oczywiście śmierdzi, bo ta rzecz akurat jak przyszła, to spędziła dwie noce na balkonie u mnie już. W środku wygląda to tak. Jest to bardzo taki portfel, w którym można wszystko sobie pokładać, jakieś tutaj karty powrzucać, tutaj na drobne, tutaj na grubsze, więc nie jest on, jest w sumie duży, ale można dużo zmieścić, na niego jestem z niego bardzo zadowolona. Inne kolory. Były oczywiście inne kolory. Ten portfel Wam mogę jak najbardziej polecić, bo nie był drogi. W takich sieciówkach typu house.com dostaniecie je drożej, a on tutaj mnie nawet na Polskę nie wyniósł 10 zł, więc... Ja sobie kupiłam bluzkę i jeśli naprawdę kupujecie na stronie ubrania, to pamiętajcie, że musicie kupować o rozmiar, że ten o dwa rozmiary większy, bo wiecie, bo te modelki są takie... No tak jak pewnie już to dużo razy osoby właśnie, które będą tu słyszały, więc się nie chcę powtarzać. No wiecie, takie po prostu... Mniejsze. No. Także ja tutaj sobie kupiłam taką bluzkę, oczywiście jej też były inne kolory. Jest to taka pozornie zwykła bluzka, bo ma tułów taki... W moim przypadku akurat niebieski, ale rękawy ma z takiej firanki. Koronki. Koronki, dobra, tak perfekcyjnie. I materiał jest naprawdę z bardzo spoko materiału, nie jest taki chiński. Tutaj ma ściągacz. Miękki, nie? No. Właśnie, przede wszystkim. I jeśli chodzi o tą koronkę, to do tej właśnie mam parę wad. To znaczy takich moich obaw. Obawiam się, że to się przedziurawi, bo ona jest tutaj strasznie taka delikatna i naprawdę może się, obawiam się, szybko przedziurawić. I jeśli chodzi o rękawy, to te rękawy są tutaj takie szerokie. Ja ogólnie tak bluzki tak trochę podwijam, to jak podwinę, to jest ok, ale tak to jest szerokie i to jest tak szerokie i to wygląda, jakby to było takie dosyć już, wiecie, rozciągnięte i tak dalej. Nie żałuję, że tą bluzkę sobie zamówiłam, ale po prostu jestem z niej średnio zadowolona. W ogóle nie bardzo mi się podoba. No jak mi się nie podoba, to bym nie zamówiła. Tylko mówię, tutaj te rękawy to jest taki duży aspekt właśnie. To są szerokie takie, tak. Nie takie przyległe. No, ale mi to za bardzo nie przeszkadza i tak mi się podoba. No, także link do tej bluzki również dostaniecie w opisiku. Dalej, kolejnym gadżetem, jaki sobie zamówiłam, są to okulary. Okulary bardzo popularne, dużo dziewczyn Wam je polecało na YouTubie. Przede wszystkim Little Monster. Bardzo je chwaliła, więc postanowiłam sobie je też zamówić. Są to takie zwykłe okularki, nie mają zakończenia tego plastiku na szkiełkach. Mi się w sumie też podobały, chciałam sobie takie zamówić, ale w sumie to bałam się zawsze zamawiać z tych chińskich stronek. One na mnie wyglądają w ten sposób, nie wiem w ogóle czy mi pasują, bo dopiero uram. Wiesz raz jak wygląda? No nie wiem jak wygląda w nich, ale wygląda mniej więcej tak. Okulary są oczywiście spoko wykonania,
Słońce chroni nas dobrze. Kiedyś miałam takie okularki, okulary też przeciwsłoneczne, które po prostu, gdy wyszłam na słońce, to w ogóle tego słońca nie... W ogóle wiecie, nie, że niby były ciemne, ale mnie oczy szczypało w tych okularach. A miałam też takie, które były za ciemne i praktycznie wszystko widziałam tak mega, mega szaro. A w tych widać praktycznie normalne kolory są lekko ciemne, takie wiecie, ciemniejsze, ale słońce, przed słońcem bardzo dobrze chronią. Myślę, że taki fajny gadżet, bo ładnie wyglądają. Dalej już ostatnia taka dla nas rzecz. To zamówiłam sobie taką bluzkę, to jest taka bluzka, taka typowa na lato, niestety lato już nas opuszcza. Jest to bluzka z takimi falbanami i ona tu ma takie dwie warstwy, jedna jest taka, druga jest taka dłuższa i ona jest na ramionczka. Z tej bluzki jestem bardzo zadowolona niż z tej. Jedyne to, co mi się w niej nie podoba, to, że dekolt jest taki dosyć duży. No! No po prostu jest taki troszeczkę większy i ona jest taka dosyć krótka. To jest przede wszystkim. No taki bardzo i tak w połowie. I materiał jest spoko, bo nie jest taki chiński, wiecie, tylko taki przyjemny, taki normalny. Ja mogę wam ten materiał akurat porównać do tego spódnicy z kropa mojej. Ogólnie według mnie ładnie się prezentuje. Ta bluzka naprawdę bardzo, bardzo ją polecam. Jeśli chodzi o tą bluzkę, to powiem wam, że na początku wakacji widziałam taką samą, tylko w kolorze takim różowym. W sumie na stronie też był ten różowy kolor tej bluzki. Była taka sama bluzka, właśnie tylko w kolorze różowym. W H&M-ie i ona kosztowała 50 zł. Więc tutaj dostaniecie ją o wiele, wiele taniej. Także teraz już przejdziemy do drugiej i ostatniej części filmu, czyli do rozdania. Dobra, pierwszą zasadą konkursu jest przede wszystkim to, żebyście, musicie być subskrybentami naszego kanału, no bo wiadomo, rozdanie dla naszych widzów w ramach podziękowania wam, więc musicie być naszym subskrybentem, musicie koniecznie polubić ten film, a uwierzcie, że da się to sprawdzić. Musicie polubić naszego fanpage'a z tego względu, że wyniki konkursu będą na fanpage'u. Nie będziemy wam tutaj na fanpage'u wypisać tej osoby w jakimś poście czy gdzieś, tylko po prostu nagramy film, gdy losujemy jedną osobę spośród wybranych, bo będziemy losować, to jest bardziej tak, i to na fanpage'a wstawimy. I po prostu ten film wstawimy na fanpage'a. Żeby więc... potem nie było. No. Tak, żeby potem nie było. Kolejna rzecz to, czy takie klasyczne, czy musicie mieć 18 lat, a jeśli nie, no to zgoda rodziców, ale kolejna taka zasada to jest taka też, że podobno YouTube zablokował wysyłanie wiadomości przez YouTube. Także w komentarzu, za chwilę potem zadaniem, ale musicie jeszcze najpierw pod tym zadaniem konkursowym jeszcze niżej napisać wasz adres e-mail, na przykład, no wiecie, albo waszego Facebooka. No, Facebooka lub... maila po prostu w razie wygranej, jakbyśmy się miały jak z wami skontaktować, a zadanie konkursowe brzmi następująco. Musicie napisać w komentarzu, ja nie mówię wam, żebyście się rozpisywały, to wystarczy jedno zdanie, bo my tą osobę i tak będziemy losować, więc tutaj wystarczy tylko jedno zdanie, ja tylko po prostu chcę sprawdzić. Z ciekawości tą rzecz, więc zadaniem konkursowym jest to, żeby napisać w komentarzu, biorę udział i oczywiście jeszcze dopisać, po jakim obejrzanym filmie na naszym kanale zechcieliście zasubskrybować. Czyli musicie na przykład napisać biorę udział i filmem, jakim obejrzałam jest OTD Winter. OTD Winter, i po tym filmie was zasubskrybowałam. Może nawet to być to rozdanie, bo tak jak mówimy, my nawet to będziemy tę osobę losować. Oczywiście możliwe, no to jest 99% tak pewna, że zapomniałyśmy o jakiej zasadzie, także koniecznie zajrzyjcie do opisu i przeczytajcie jeszcze raz te zasady tego konkursu. I jeszcze fajnie było, gdybyście zaobserwowały nasze Instagramy, tak. Ale to już nie jest obowiązek. Nie. To jest tak dodatkowo, żebyście chciały być z nami na bieżąco. Więc to są tak mniej więcej takie wszystkie zasady, tak jak mówiłyśmy wcześniej, zajrzyjmy do opisu. I teraz nagroda. Jeśli chodzi o nagrodę, to jest coś, co kupiliśmy wcześniej, kilka dni wcześniej. I to jest identyczna rzecz, identyczny kolor i identyczną rzecz zamówiłyśmy dla was. My zamówiłyśmy takie samo, identyczną rzecz, w ogóle nie wiedziałam, że to przyjdzie identyczne, ale identyczną rzecz zamówiłyśmy na portalu Allegro, a taką samą też rzecz zamówiłyśmy na Wholesale Buying, z myślą o was. Tak. I teraz wam pokażę, co to jest. Także nagrodą konkursową jest to, co już się więcej osób domyśliło, bo na Snapie wam dawałyśmy wskazówki, także Snapowicz ma lepiej. Tak, taki selfie stick. Był on naprawdę bardzo, bardzo popularny w te wakacje. Otworzę wam, żeby pokazać, jak to wygląda, bo i tak muszę to otworzyć, żeby to sprawdzić, tam wszystko jest, bo to wiadomo.
Pierwszy raz to otwieram na wizji. Oj, tu już widzę, się wysuwa. Oj. Tak to wygląda, nie utrzymaj. Tak to wygląda, tutaj mamy taki kabelek, ten główny selfie stick. Wzięłyśmy wam akurat tą zieloną rączkę. Dlaczego? Dlatego, że wiadomo, nie same dziewczyny nas oglądają. No. Także to jest ta nagroda, mamy nadzieję, że dobrze dobrałyśmy, bo tak naprawdę długo nie było żadnego rozdania konkursu i się tak naprawdę zastanawiałyśmy, co mamy w takim podarunku dać. No i postanowiłyśmy właśnie taki sprzęcior, o. Teraz oczywiście, żeby nie było, że wam coś kłamiemy albo coś, to wam pokażę ten selfie stick, który zamówiłyśmy z Allegro, on jest identyczny, tylko że nie ma opakowania. Jeśli chodzi o rozdanie, konkurs to trwa on od dzisiaj, czyli od 26 września do 10 października. Także zachęcamy bardzo gorąco wszystkich do wzięcia udziału. No, bo myślę, że warto i tak naprawdę zadanie jest według mnie proste, bo napiszecie tylko jedno zdanie. Coś, co ma nam ułatwić nagrywanie jakichś filmów. Jakie filmy po prostu mamy nagrać, żeby do was bardziej trafić. I od dnia, w którym kończy się rozdanie, mamy ten tydzień, czyli do kolejnej soboty na wstawienie wyników na fanpage'a. Także pamiętajcie głównie tu fanpage'u i oczywiście wszystkie linki. No. Także jeśli chcecie właśnie te zobaczyć rzeczy, to linki pod spodem, zasady konkursu też pod spodem. No po prostu w skrócie zajrzyjcie koniecznie do opisu. Dobra, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Pa, pa! Thank you.